ojczyznę swoją piękno widziałem, kiedy rodzinny dom opuszczałem. Rodzice moi mnie nauczyli kochać trzy rzeczy w każdziutkiej chwili. Boga, rodziców, ojczyznę swoją. Oni są dla mnie wielką ostoją. Dlaczego przy wykonywaniu hymnu narodowego z mych oczu łzy płyniecie? Chyba dlatego, że powstał, gdy Polski nie było na świecie. Rodzice mnie nauczyli tego, że podczas wykonywania jego, choćbyś miał najważniejsze zadanie, stań na baczność, kolego. I nie tylko stań na baczność, ale też zdejmij czapkę z głowy, bo to najświętszy obowiązek Polaka uczcić tym hymn narodowy. Wiele cierpień ponieśliśmy w naszej historii. Cieszmy się dzisiaj, że jesteśmy wolni. Uczmy młode pokolenie miłości do ojczyzny, bo po ranach zadanych trudno zagoić blizny. Wyrzućmy z serc naszych nienawiść, ubogaćmy serca przebaczeniem. Zachowajmy w sercach też pamięć, to pomoże naszemu istnieniu. Jesteśmy w hali sportowej w Komarówce Podlaskiej. Jesteśmy na drugiej części naszych gminnych uroczystości związanych z uczeniem rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasze uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Komarówce Podlaskiej, gdzie brały udział poczty sztandarowe, delegacje wszystkie oraz mieszkańcy naszej gminy. Potem przeszliśmy przy dźwiękach orkiestry Dętej z Rososza właśnie tutaj do hali sportowej, gdzie został odegrany hymn Polski, pieśni patriotyczne. A teraz trwa część artystyczna w wykonaniu naszych dzieci, naszej młodzieży ze szkół, z przedszkola, które działają na terenie gminy Komarówka Podlaska. Myślę, że i dla naszej gminy, a przede wszystkim dla każdego Polaka. To święto to jest 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach, 11 listopada, Polska wreszcie wybiła się na niepodległość. Ale to święto jest takim dużym zobowiązaniem dla nas teraz żyjącym w naszej ojczyźnie, w Polsce, w naszych gminach, w naszych miejscowościach, żebyśmy tą naszą niepodległość, suwerenność dobrze zagospodarowali. Zagospodarowali na tyle dobrze, żeby przyszłe pokolenia mogły żyć w prawdziwie wolnym, niepodległym państwie, żeby nasze dzieci, nasze wnuki cieszyły się dowolnością, żeby nigdy nie było tej obawy utraty niepodległości. I to jest dla nas wielkie zadanie. Myślę, że zdamy z tego zadania egzamin, bo jesteśmy spadkobiercami, dziedzicami tych wielkich Polaków, którzy tą niepodległość odzyskali w 18 roku. Staramy się, żeby przypominać o tym, uczyć i wychowywać nasze dzieci. Bo ja o tym mówiłem na swoim wystąpieniu, że takim nośnikiem polskości właśnie jest kultura, jest szkoła, jest język. I to, co my przekażemy teraz najmłodszym pokoleniom, to będzie owocowało za 10, 20, 30 lat. Bo to oni następnym pokoleniom przekażą te wartości. Dlatego ja podchodzę do tego z wielką powagą, z wielką uwagą, żeby wszystkie nasze rocznice, nasze święta narodowe, patriotyczne czy to lokalne, żeby one były należycie i godnie uczczone. Na mnie surmy nie pieśni bojowe, ni do ból widernych tam, ale orły te same nad głową, sztandar wciąż z tych samych ran.